Witajcie, z tej strony Kamila z kanału Craft Lady. Dzisiaj chciałabym przetestować różnego rodzaju kredki żelowe. Ta co prawda nie jest kredką żelową, niemniej jednak ma takie same właściwości jak wszystkie inne, więc postanowiłam wrzucić ją do jednego koszyka i przetestować to wszystko, co miałam tutaj w zanadrzu. Przygotowałam sobie różnego rodzaju papiery. Papier Mondi do drukarek, do wydruków laserowych, papier miks mediowy, papier z bloku technicznego, tak, papier akwarelowy, papier z bloku technicznego pokryty przeźroczystym gesso i czarny papier z bloku technicznego pokryty białym gesso. Wybrałam sobie jedną tonację kredek, które mam, żeby wszystkie były jakby tego samego koloru. Planuję przetestować różne techniki rozprowadzania. No, mam nadzieję, że coś Wam się przyda. Zobaczymy. Zapraszam. Ok. Zacznę może od rozprowadzania kredek na różnego rodzaju powierzchniach. Więc wezmę sobie na wszelki wypadek ołówek, żeby podpisywać. Żelowe są zazwyczaj w oprawce plastikowej z możliwością wykręcania w formie takiej jakby szminki, więc nie trzeba ich temperować. Nazywają się żelowe, ale nie są w formie żelu, bardziej są właśnie jak kredki świecowe. Jest bardzo mięciusia, bardzo fajnie się nią rysuje. American Crafts, no jak masełko. Typowa kredka żelowa, naprawdę taka bardzo, bardzo mięciusia. Trochę bardziej twarda. Coś pomiędzy i colorino. Colorino również mięciutko się rozprowadza, chociaż w dotyku moim zdaniem twardsza niż Distress, ale lepiej się rozprowadza. Ok, zobaczmy dalej. Rozprowadzanie palcem. Bardzo dużo pigmentu, Stabilo Woodies. Jakby ten pigment gubiło. Hejka. Hejka stawia opór. Aczkolwiek rozprowadza się. American Crafts również stawia opór. I jest dosyć jasna, ale to widać po kolorze, że jest jaśniejsza, więc nie ma co oczekiwać pełnego krycia. Colorino rozprowadza się świetnie. Distress również stawia opór. I ten pigment jakby jest przeciągany. Ale też fajnie to wygląda. Całkiem, całkiem. Dorysuję jeszcze jedno. Kreskę.
mam mokrą chusteczkę nawilżaną, żeby sprawdzić, jak się rozprowadzi. Widzicie, na gesso pigment niektórych kredek, jakby przy mokrej chusteczce ucieka, jakby zostaje zmywany. Natomiast przy niektórych rozprowadza się bardzo ładnie. Z kolei sucha chusteczka, prawie sucha chusteczka, moim zdaniem lepsze narzędzie do tej pracy, działa prawie tak jak palec, aczkolwiek też ściera ten pigment. Na zagessowanej powierzchni całkiem ładnie się ten pigment pobiera, aczkolwiek widać od razu, który produkt jest mocno napigmentowany, bądź jaki ma zostawić efekt, tak? I tak samo pokażę, że to, co roztarte, również jest możliwe do ruszenia z wodą, gdyż kredki żelowe mają to do siebie, że ich pigment jest wciąż z możliwością aktywowania. Tak to wygląda na gesso, białym gesso. To jest papier pokryty białym gesso. Teraz tak, może będę pracowała w pionie. Gesso, kredki powinny się zachować podobnie. Ponownie najłatwiej nakładały się American Crafts, Colorino i Heika. Zobaczymy, jak pójdzie z testem rozcierania. Tak jak się nakładało, też ciężko. Ok. Palce sobie wytrę. Teraz test mokrej chusteczki. Thank you.
właśnie tendencję do, jako że sucha kredka bardzo twarda wciera się w pory, które powstały przy malowaniu gesem. Możliwe, że dlatego zostaje. Ok, sprawdźmy teraz rozmazywanie z wodą, rozprowadzanie na gesso transparentnym. Papier akwarelowy. Pigment z Distressów się praktycznie przesuwa. Mokra chusteczka w tym momencie na papierze akwarelowym działa jak pędzel, aktywuje kolor. Jak w przypadku gesso, więc ten pigment w większości zostaje i można sobie z nim popracować. Jeżeli chodzi o chusteczkę suchą, to w tym przypadku działa ona podobnie jak palec, ponieważ pigment się nie ślizga po powierzchni gessa, tylko ładnie rozprowadza, tak jak przy pocieraniu palcem. Teraz pędzelek. Thank you.
na papierze akwarelowym. Najlepsze efekty się uzyskuje, jeżeli chodzi o zachowanie pigmentu, o jego rozprowadzanie. Może zamiast innych papierów wykorzystam tylko jeszcze papier Mix Media. Mały mankament, przez co nie odbija dokładnie. Niemniej jednak widać co i jak. Dodatkowo można otuszować stempel i spróbować jeszcze raz odbić. Thank you.
stemplem gumowym, tym razem na papierze akwarelowym. Która papieru akwarelowego nie jest gładka, to wiadomo, że odbitki nie będą takie typowo gładkie. Test na foamiranie. Nie robię kwiatków foamiranowych, więc wybaczcie mi, nie bardzo wiem, jak się z tym tworzywem obchodzić. Niemniej jednak chodzi mi o to, żeby pokazać Wam, jak rozprowadza się dana kredka na tym materiale. Jeżeli
chodzi o to, to zauważam, że te, które są miękkie, idealnie się rozprowadzają. Na przykład te trzy idealnie się rozprowadzały na Famiranie. Gelatos, nie wiem, czy to zasługa tego, że był mokry, czy jakoś niekoniecznie, chociaż się rozprowadza. Co, jeżeli chodzi o barwienie Famiranu, polecam Colorino, Silky, American Crafts i Faber-Castell. Te są za twarde, choć moim zdaniem jak najbardziej napigmentowane. Podsumowując moje testy, bardzo mocno napigmentowaną są kredki Stabilo, Faber-Castell, Heika, Distress i najlepiej współpracują właśnie, jeżeli chodzi o papier akwarelowy. Jeżeli chodzi o transparentne gesso, to najwięcej pigmentu i najlepszą pracę ma kredka Distress. Jeżeli chodzi o białe gesso, no to z kolei Faber-Castell i Distress, moim zdaniem, to faworyci. No i jeżeli chodzi o zwykły papier, znaczy zwykły papier, o papier miks mediowy, to Faber-Castell, Heika i Distress. Heika na trzecim miejscu, Distress. Jeżeli chodzi o odbijanie stempli, cóż mogę powiedzieć? American Crafts i Colorino wygrywają. Zdjęcia jak zwykle wrzucę do artykułu, który będę pisała na blogu kreatywnym. Podsumowanie i cała informacja jak najbardziej też tam trafią. Nie jestem od decydowania, które kredki są najlepsze, bo każde zostały stworzone praktycznie do czegoś innego. Na przykład kredki Colorino i Heika są typowo kredkami dla dzieci, Stabilo Woodies również, więc no, szczerze powiedziawszy, w naszym kraftowym światku przydadzą się na pewno któreś i w zależności od tego, jakie prace zamierzacie tworzyć, z jakimi innymi mediami zamierzacie pracować, no to po prostu od tego będzie zależał Wasz wybór. Ja Wam daję 6 opcji. Kredek żelowych jest całe mnóstwo na rynku. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą można wykonać z kredkami żelowymi. I od razu pokazując, jakby będziecie mieli też osąd, które kredki z kolei do tej czynności się Wam najlepiej sprawdzą. No, popatrzę. Tu mam najwięcej miejsca, jest tu. Tu już nie, do tej czynności nie jest za ważne podłoże. Potrzebna jest woda, pędzelek.
gdyż z każdej kredki możecie bezpośrednio nabierać pigment. Ale nabierając ten pigment, możecie również wykonać od razu chlapania bezpośrednio z kredki. Jeżeli nałożycie dużo wody, to możecie chlapać bezpośrednio, tworzyć duże chlapy, tak? Te kleksy będą mocno napigmentowane. Z każdej z kredek można zrobić kleksiki, jak i duże kleksy. Jednak moim zdaniem najbardziej kryjące są ze Stabilo Woodies. Moim zdaniem rewelacyjne wychodzą z niej kleksy ze względu na ten czubek, który ma, i ze względu na to, jak mocno jest napigmentowana i sucha zarazem. Bo tak jak mówię, kredki żelowe są bardziej takie kremowe w konsystencji, takie miękkie przy rysowaniu. Natomiast Stabilo Woodies jest bardziej taką kredką świecową. Tak samo bardziej kredką świecową jest kredka Distress, aczkolwiek kredka Distress jest jakby bardziej taka oleista. Niemniej jednak, tak jak mówię, dla mnie każdy z tych produktów jest przydatny. Każdy może służyć do czegoś innego, bądź z każdym mogę uzyskać inny i ciekawy efekt. Wy wybierzecie to, co Wam najlepiej pasuje i to, co Wam najlepiej gra. Nie polecam żadnego produktu, polecam wszystkie naraz, bo jest to świetna zabawa i można osiągnąć super efekty. A wszystko w zależności od tego, jak będziecie pracować i z czym będziecie pracować, no i jaki macie budżet, no to zależy od Was. Tak więc no, mam nadzieję, że coś Wam przybliżyłam tym porównaniem. Oczywiście zdjęcia i wpisy będą na blogu. Zapraszam. Jeżeli film okazał się dla Was ciekawy, korzystny, zostawcie mi lajka i udostępnijcie to swoim znajomym. Może dla nich również okaże się interesujący. Natomiast tymczasem zachęcam do subskrypcji kanału i do zaglądania częściej, bo
dla Was robię te filmiki. Dziękuję bardzo za obecność. Pa!